Mój stary siedzi na fotelu i czyta rachunki. W pewnym momencie woła matkę i pyta się, jakim cudem przez 3 miesiące natrzaskaliśmy 90 zł za wodę, czyli 30 zł miesięcznie na 3-osobową rodzinę przez 3 miechy, czyli 10 zł miesięcznie na głowę. Hurdur, to dużo, trzeba oszczędzać. Tak, mój stary mówi, oszczędzać, a nie oszczędzać. Ja TBW, mamę twierdzi, że nie ma na czym, bo w domu nikt wody nie marnuje. A 10 zł na głowę to jest śmieszna suma, więc ona nic zmieniać nie będzie. Stary pojęczał, pojęczał. Więc mu powiedzieliśmy, że jak taki oszczędny, to niech zacznie od siebie, bo to na niego najwięcej prądu i wody w domu idzie. Stary wpadł na genialny pomysł. Jakoś sobie wykombinował, że najwięcej wody idzie na spuszczanie w kiblu. Zbiornik 30-litrowy. Kuba, to śmierdzący problem i spuszczać trzeba, ale po co spuszczać po małym siku? Po cholerę spuszczać 30 litrów wody psu w dupę po jakimś małym 200-300 ml sikania. Jak też pomyślał, tak zrobił. Przestał spuszczać wodę po szczaniu. Oczywiście wcześniej nas poinformował, że to genialny pomysł i on wciela go w życie i że my też powinniśmy. Został wyśmiany przeze mnie. Mamę popukała się w głowę i stwierdziliśmy, że zobaczymy, jak będą rachunki wyglądać po jego oszczędzaniu. Metr sześcienny wody u nas kosztuje jakoś 2,80. Jedno spuszczenie to 30 litrów, czyli jak stary 33 razy nie spuści wody, to oszczędzi metr sześcienny wody, czyli 2,80. Ale on już na to nie wpadł, a w moje tłumaczenia nie wierzył. Stary chodzi do kibla się wyszczać ze 2-3 razy dziennie. Wody po szczaniu nie spuszczał, problemu nie było. Co 2-3 godziny ktoś wpada do kibla, robi swoje i spuszcza, więc zapach moczu w kiblu nie robił problemu. 2 tygodnie później matka robi wielkie pranie pościeli. Na drzwiach, szafkach, suszarce i sznurkach pod sufitem zajebane suszącą się pościelą. W TV jakiś miecz, więc stary wieczorem strzelił hehe 4-5 piw. Polska grała chuj wiesz kim. Ja idę spać około 23:00, matka idzie chwilę potem, stary idzie spać o 1:00 w nocy. Ale przed snem go to piwo przycisnęło i poszedł się odlać. Szczał z 2 minuty, więc sporo tego piwa, szczyn w muszli. Oczywiście, kurwa, deski nie opuścił. Śpię, śnie o sraniu i byciu wygrywem. Budzi mnie głośny, przeciągły krzyk mojej mamy. Kurwa! Wstaję, słońce świeci, 10 rano. Ja rozbudzony szybko wychodzę z piwnicy, bo matka nigdy nie przeklina. Moja głowa pełna kremówek, JPG, kosmici, złodziei, wolnia cokolwiek, pewnie coś strasznego, bo matka nigdy nie przeklina. Otwieram drzwi piwnicy, która jest jakoś 5 metrów w linii prostej od kibla i aż mnie cofa. Sztynk zjebiącego przetrawionego moczu wali mnie w nos i w oczy, aż mnie zapiekły. Stary zeszczał się wieczorem po tych 5 piwach, nie opuścił klapy w małym, ciasnym, dusznym kiblu bez wentylacji, zajebanym wilgotnym praniem. Jego niespuszczone piwne szczyny przez bitych 8 godzin śmierdziały i parowały w dusznym kiblu. Zasmrodziły świeżo wyprane pranie na 3 pełne pralki i przez wywietrznik w drzwiach rozniosły się na przedpokój i kuchnię. Małe mieszkanie, raptem 45 metrów kwadratowych. Do mojej piwnicy nie doszły, bo drzwi zamknięte. Do salonu rodziców też drzwi zamknięte. Matka wpada w berzerk. Wstawaj, świnio, patrz, coś nie robił! Ja ci, kurwa, dam oszczędzanie, pijaku śmierdzący! Stary się budzi, kac.rar. Matka zdziera z niego kołdrę, dostał parę razy zwiniętą gazetą, programem telewizyjnym. Ściąga dupę z łóżka, wychodzi z salonu. Staje jak wryty, bo sztynk z jego staroowionych, parujących szczyn właśnie uderzył go w nos, aż go cofnęło do pokoju. Matka spuściła wodę, zdjęła śmierdzące pranie i wrzuciła do wanny. Otworzyła okna w całej chacie i wszędzie nasmrodziła odświeżaczem z puszki. Chata wietrzyła się cały dzień. Kibel 2 dni. Matka na nowo zrobiła 3 wielkie prania pościeli. Matka prawie tydzień się do starego nie odzywała. Nawet obiadu mu nie robiła, sobie i mi tak. Stary przez parę dni spał na kanapie. Zaczął z powrotem spuszczać wodę. Nawet po szczaniu.